Pierwsza tajemnica chwalebna. Zmartwychwstanie Jezusa. Jerozolima, święty grób. Wczesnym rankiem o wschodzie słońca niewiasty przybyły do grobu. Anioł Pański rzekł im: nie lękajcie się, szukacie Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego. On powstał, nie masz go tu, oto miejsce, gdzie go położono. Kobiety udały się na smutną pielgrzymkę do grobu z wonnymi olejkami, by namaścić nimi martwe ciało Jezusa. I nie znalazły pustego grobu, ale zastały w nim młodzieńca w białej szacie, który przekazał wiadomość, a zarazem posłanie. Zmartwychwstał, nie masz go tu, idźcie i powiedzcie uczniom, Chrystus zdąża przed wami do Galilei. Po dramacie Wielkiego Piątku oto nasze spotkanie ze zmartwychwstałym, bo my też uczestniczymy w jego zwycięstwie. My też żyjemy dzięki żyjącemu. Nie ma zmartwychwstania bez śmierci.
Druga tajemnica chwalebna. W niebo wstąpienie Jezusa. Rozważanie drugiej tajemnicy chwalebnej pozwala nam przeżyć wydarzenia kończące obecność fizyczną Jezusa na ziemi. Po tym wydarzeniu Jezus oddala się. Już go nie widać. Ale gdzie się ukrywa? O tym mówi ewangelista Łukasz. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i wzniósł do nieba. Oto w niebo wstąpienie Jezusa, przedmiot naszej medytacji. Daleko jednak jesteśmy od myśli, że Chrystus był pierwszym astronautą w historii. Gdy w Ewangelii mówi się o niebie, nie odnosi się to do rzeczywistości fizycznej. Myśli się raczej o rzeczywistości wybitnie duchowej, która jest domem Boga. Położenia tego domu próżno szukalibyśmy na kartach geograficznych lub na mapach wyznaczających nasze ziemskie szlaki. Raczej należy spojrzeć w tajemnicę naszej wiary. Niebo wstąpienie Jezusa symbolizuje wyniesienie Jezusa historycznego, triumfalne wejście do Królestwa Ojca w uwielbionym ciele, które otrzymał od Najświętszej Maryi Panny, w ciele, jakie oblekało boskość. W nim objawił się Chrystus światu i walczył o nasze zbawienie. To ciało w chwale wstąpiło do nieba. Chrystus umarł za nasze grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, by doprowadzić nas do Boga. Zanim zasiadł po prawicy Boga Ojca, przyjął śmierć, byśmy się stali spadkobiercami życia wiecznego. Na szczycie Góry Oliwnej, skąd Jezus wzniósł się do nieba, zbudowano kościół w niebo wstąpienia o podwójnym krużganku, zwieńczony kopułą, otwartą w centrum, by można było spojrzeć w niebo. W czasie późniejszych przeobrażeń kościoła zmieniono świątynię na meczet. Wewnątrz budowli ludowa chrześcijańska pobożność dopatruje się w kamieniu odcisku stopy Jezusa.
trzecia tajemnica chwalebna. Zesłanie Ducha Świętego. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesteśmy w wieczerniku. Gdy już dzień chylił się ku końcowi, nagle z nieba dał się słyszeć szum podobny do wiatru, który z siłą runął i napełnił cały dom, gdzie przebywali. Objawił się im w językach ognia. I wszyscy byli napełnieni Duchem Świętym i poczęli mówić różnymi językami. Apostolowie, mówiący nowym językiem miłości, otwarli drzwi wieczernika i wyruszyli na drogi świata, by głosić Słowo Boże. Przemierza świat cały i przemienia w wieczernik rodzinę, kościół domowy, więzienie, gdzie cierpienie i nienawiść przeobrażają się w przebaczenie i nadzieję, miejsce pracy, gdzie człowiek nie chce być kółkiem w trybach i wyciąga rękę do brata, by stworzyć ludzki łańcuch, który obejmie wszystkie narody świata, by zamanifestować, jak tutaj w Częstochowie, radość życia i wiarę w jednego Ojca. Po długich latach wznoszenia murów i zasieków, które przemocą podzieliły nasz kontynent, Europa musi dążyć do jedności z myślą o swej przyszłości i dla dobra całej rodziny ludzkiej, wracając do swoich źródeł chrześcijańskich. Wy, młodzi, powinniście znaleźć się na wielkich szlakach historii, nie tylko tu w Europie, ale na wszystkich kontynentach. Błogosławieni czyniący pokój, albowiem będą nazwani synami Bożymi. A Ty, o Mario, przyjmij ten tłum pielgrzymujący do tego szczególnego wieczernika, który chce być jak ów w Jerozolimie, gdzie Ty trwałaś w modlitwie razem z apostolami. Przyjmij, o Mario, tę rzeszę wielojęzyczną, jak wówczas w wieczerniku przyjęłaś pielgrzymów różnych narodów i języków. Przyjmij również nas. Uznaj nas za godnych przebywania z Tobą i prowadź nas za Chrystusem, by stworzyć cywilizację miłości.
Najdrożsi Łodzi, pozdrawiam was serdecznie. Na tej jasnej górze Maria przyjmuje was z troską matczyną. Madonna o słodkim obliczu. Z tego sanktuarium ogarnia czujnym spojrzeniem wszystkie narody świata, tęskniące za pokojem. Ella distende da questo antico santuario il suo sguardo vigile e provvidente su tutti i popoli del mondo desideroso di pace. Di questo mondo Wy, młodzi, jesteście przyszłością i nadzieją tego świata. Dlatego właśnie Chrystus was potrzebuje, by do każdego zakątka ziemi dotarła Ewangelia zbawienia. Bądźcie przygotowani i gotowi do spełnienia takiej misji w prawdziwym oddaniu synowskim. Bądźcie apostolami, bądźcie szlachetnymi posłańcami nadziei. Siła ducha tworzy dusze szlachetne i pełne miłości, które niweczą zasieki granic, zroszone niewinną krwią, mury, symbole nienawiści. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Świat na progu 2000-lecia poszukujący niespokojnie dróg współżycia bardziej trwałego wykazuje pilną potrzebę osób, na które można liczyć, że dzięki Duchowi Świętemu potrafią pokierować życiem prawdziwych dzieci Bożych. W czasie, gdy wielkie narody zbierają się, by w sposób demokratyczny podzielić się skarbami ziemi, młodzi, których jedynym bogactwem jest plecak, zbierają się dla przyjaźni, braterstwa i solidarności. Bez znaczenia jest obszar geograficzny, skąd pochodzą. Łączy ich wszystkich wspólny węzeł braterstwa w Chrystusie i chęć zbudowania cywilizacji miłości. Oto sens pielgrzymki. Pozdrawiam Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam w Nim Syna Bożego, Słowo przedwieczne Ojca. Pozdrawiam Syna Marii tymi samymi słowy, jakimi pozdrowiła Go owa kobieta spośród rzeczy, gdy naucza. Pozdrawiam Jezusa Chrystusa, błogosławiąc Jego matkę dziewicę, błogosławiąc jej macierzyństwo. Poprzez to dziewicze macierzyństwo Syn Boży stał się jednym z nas. Stał się naszym mistrzem i naszym bratem. Ażeby przez krzyż na Golgocie mógł być naszym odkupicielem. Ażeby w zmartwychwstaniu objawić moc Ducha Świętego, który daje żyć. Dzięki tej ożywiającej mocy Boga zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Czwarta tajemnica chwalebna. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria uczestniczy w chwale swego Syna, w tej chwale, która bierze początek w zmartwychwstaniu. Dlatego może wydać okrzyk: wielkich rzeczy dokonał we mnie Wszechmogący i święte jest imię Jego. My chwalimy Boga za wszystko, co uczynił dla pokornej służebnicy Pana. Wysławiamy Go, składamy Mu dzięki. Kościół Zaśnięcia przypomina nam miejsce, gdzie Jan gościł Matkę Jezusa,
aż do ukończenia wędrówki ziemskiej. Chrystus trzyma w ramionach dziecko, które symbolizuje duszę Maryi, jakby chciał powiedzieć: Ty dałaś mi życie ziemskie, a ja Ci ofiarowałem boskie. Matko moja, odpoczywaj w ramionach Twego Pana. Gdy zapukam do Twego domu, wyjdź mi naprzeciw. Weź mnie za rękę i przedstaw Ojcu, mówiąc: To jest mój Syn, kochaj Go tak, jak mnie. Niedaleko od Getsemani znajduje się kościół Wniebowzięcia. Przez portal wchodzi się do wnętrza. Po obu stronach znajdują się groby krzyżowców oraz ołtarze poświęcone świętym Józefowi, Joachimowi oraz Annie. Kościół powstał nad małą grotą żalobną, gdzie niepokalana krótko spoczywała bez skażenia ciała, gdyż była wolna od grzechu. Święcimy jej chwałę w liturgii i w sztuce od chwili Wniebowzięcia. W Krakowie wspaniały i ogromny ołtarz, wyrzeźbiony przed 500 laty przez Wita Stwosza, powstał jako hymn dla Maryi Dziewicy.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Piąta tajemnica chwalebna. Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pompeja, miasto Maryjne, gdzie dzieją się cuda wiary i miłości.
Ojciec Pio był w sposób szczególny przywiązany do obrazu Matki Boskiej Pompejańskiej. W ostatnich dniach przed śmiercią ojciec Pio okazał szczególną cześć dla Madonny z Pompeji. Ofiarował jej bukiet róż na pamiątkę 50-lecia stygmatów. Jesteśmy w Montserrat, na placu przed klasztorem. Do tego miejsca w XI wieku, dokładnie w 1025 roku, dotarło kilku zakonników z Ripor i dało początek klasztorowi benedyktyńskiemu w Montserrat. Zakonnicy tutejsi posługiwali zawsze w tym sanktuarium maryjnym. To jest od czasu przybycia pierwszych zakonników w XI wieku. Już wówczas istniała kaplica poświęcona Madonnie. Z biegiem wieków Montserrat nabierał znaczenia nie tylko dla ludzi żyjących w pobliżu góry, ale również mieszkających poza Katalonią, pielgrzymów przybywających z całego świata. By wymienić słynnego pielgrzyma, wystarczy wspomnieć świętego Ignacego Loyolę, który tu przybył pieszo z Loyoli, by w tym sanktuarium dokonać spowiedzi generalnej jako pielgrzym i jako nawrócony, zanim ruszył dalej w kierunku Manresy. Przypomnę innego pielgrzyma naszych czasów, ojca świętego Jana Pawła II, który w czasie swej wizyty w listopadzie 1982 roku chciał uczcić tu w Montserrat Najświętszą Maryję Pannę. Wspólnota i szkoła kantorów, bo również i ona służy sanktuarium, przyjmują w ciągu roku tysiące pielgrzymów przybywających do Montserrat, by złożyć hołd Madonnie. Montserrat jest ogromnie ważny ze względów religijnych. Pielgrzymi modlą się tu razem z nami, z zakonnikami. Podczas niedawno zakończonego roku maryjnego kładliśmy nacisk na to, żeby przez adorację Madonny przybliżyć wiernych jeszcze bardziej do Chrystusa, zgodnie z naukami II Soboru Watykańskiego. To jest wielkie posłanie, które chcielibyśmy przekazać z Montserrat. Kochać Madonnę oznacza kochać bardziej Chrystusa. Montserrat ukazuje się naszym oczom w swoim majestacie i w swojej krasie. Jego szczyty sięgają nieba, a ludzką ręką zniesione budynki bratają się ze skalami. Góra drążona cierpliwie przez wodę, słońce i wiatr posiada niezwykłą konfigurację, jedyną w świecie. Można pomyśleć, że jest ona dziełem artysty, wielkiego artysty. Na tej górze Maryja umieściła swój dom, by wielbić Boga w otoczeniu przyrody. Wszystko, co zostało stworzone, jest boskie. Ludzie, wy jesteście robotnikami i kapłanami stworzenia. Wszystko jest wasze. Ale wy jesteście w Chrystusie, a Chrystus jest z Boga. Bądź pochwalony, Panie mój, albowiem gdy upadam, wstydzę się sam siebie i nie śmiem patrzeć na Ciebie. Bądź pozdrowiony, Panie, za słońce, za góry, za morze, za rzeki, za lasy, za wiatr. Wszystko to zostało stworzone przez Ciebie.
Bądź pozdrowiony, mój panie, za budowniczych domów dla ludzi i świątyń dla Boga. Bądź pozdrowiony, panie, za konstruktorów, którzy zmieniają naszą ziemię w raj ziemski dla wszystkich, bez różnicy koloru skóry. Bądź pozdrowiony, mój panie, za twojego syna, którego ofiarowałeś dla naszego zbawienia. On jest wśród nas i myśmy go rozpoznali. On nazywa się bezrobotnym, źle opłacanym za pracę. Żyje w barakach, ma chorobę AIDS, śpi pod mostami, jest w więzieniu, jest wyzyskiwanym. To, co uczynicie dla najmniejszego spośród moich, uczyniliście dla mnie. Będziesz, o Panie, chwalony przez wieki, dlatego, że Ty jako Bóg miałeś Matkę Ziemską, Maryję, która stała się naszą Matką.
Twój tron, Boże, trwa na zawsze i berło sprawiedliwe Twojego królestwa. Córka króla jest pełna blasku. Klejnoty, tkanina złota stanowią jej strój. Spełnia się tajemnica chwały Maryi, która jest ukoronowaną królową w niebie. Ona teraz nieustannie modli się do Wszechmogącego, by nie gardził naszą ludzką naturą. Modli się za człowieka. O Maryjo, wznieć w sercach wszystkich poczucie ludzkiej solidarności. Tobie, o Maryjo, odbija się ze szczególną jasnością światło, które zeszło na świat. Chrystus Pan. Niech to światło prowadzi nas ku przyszłości. O zwierciadło sprawiedliwości. O Królowo i Matko pokoju. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.